Witam serdecznie w programie portalu Speedway News. Moimi gośćmi jest pan Konarski z portalu Interia.pl Dzień i pan dobry. Marzec z Super Express Toruń, również SpeedwayNews.pl. Ja jestem Grzesiek Starzec, portal Speedway News. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Sonie, a dokładnie o jego rezultatach. Panowie, rzucam ten temat na stół i słucham bardzo. Czy w polskiej kadrze coś powinno się zmienić? Bo moim zdaniem to już nie jest pierwszy turniej, gdzie postawa naszych zawodników jest, jakby nie powiedzieć, za bardzo mocno, no, słaba. Panie Michale. No to tak. Ja przede wszystkim powiem, że Son to jest dla Polaków turniej jakiś przeklęty, mam wrażenie. Ja zdaję sobie sprawę, że jego formuła została skrojona pod to, żeby Polacy przestali wygrywać. No nie oszukujmy się. Choć jest to sportowo dla mnie słabe z punktu widzenia takiego, no tak jak powiedziałem, czysto sportowego, no bo jednak wygrywać ma najlepszy. Drużynowy Puchar Świata seryjnie kończył się zwycięstwem Polaków. Zrobiono coś, żeby Polacy przestali wygrywać. No, czy to jest dobre, czy nie, z mojej strony raczej nie jest to dobre, no bo ma wygrać sport. Natomiast my wciąż wystawiamy do tego turnieju zawodników, którzy powinni no, ten medal zdobyć obowiązkowo, a moim zdaniem wygrywać. A to, że Son był organizowany już tyle razy, a my wciąż nie mamy złota, mało tego, to jest kolejna edycja, w której się kompromitujemy, no bo nie można tego inaczej określić, no to już daje do myślenia. Ja osobiście byłbym daleki od mówienia, że tu jakieś katastrofalne błędy popełnił Rafał Dobrudzki, przecież wystawił najlepszych. Ja no nie widzę kogoś innego, kogo on mógłby wystawić. No wziął tych, których mógł najlepszych wziąć. No przecież oparł zespół Ozmarzyka, dołożył Kubę Redutka Janowskiego, kogo mógł wziąć. Ja nie widzę takiego nazwiska. Moim zdaniem młodsi, jak niektórzy sugerowali, Cierniak, Kowalski, to jeszcze nie jest ten etap. No to nie jest moment dla nich, żeby brać odpowiedzialność w takich turniejach. Uważam, że skład Rafał Dobrudzki wystawił maksymalnie najlepszy, ale czy on sam mógł zrobić coś więcej? Jako trener trochę uważam, że jemu jako trenerowi jednak trochę brakuje tego cwaniactwa. Być może ma to trener Cieślak, który jednak seryjnie z nami z kadrą te złota zdobywał, ale przypomnijmy, że on zdobywał je w drużynowym Pucharze Świata, a nie w Speedway of Nations, więc musielibyśmy zobaczyć to na przykładzie tej samej imprezy. Wnioski są takie, że kompromitacja jest bardzo duża. Nie spodziewałem się złota, natomiast tak spektakularna porażka to jest po prostu wstyd. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja tego słowa nie boję się użyć. Konrad, to bo ty byłeś na miejscu, tam widziałeś, co się tam działo. Żużel był moim zdaniem primasor, natomiast uważam, że błędem naszego coacha było to, że Dudek tam pojechał tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda National Stadium, tak? Nie wiem, masz jakieś inne zdanie w tym temacie? No prawdę mówiąc mam, bo nie bardzo widziałem moment, w którym selekcjoner mógłby dokonać zmiany. Tak jak Michał mówił, desygnowanie duetu z Marzlik Kubera raczej poprawne. Z Marzlik wiadomo, Kubera raczej też spisywał się ostatnio dobrze, może poza ligowym meczem w Toruniu, w Grand Prix w tym sezonie spisywał się bardzo dobrze. I też trzeba spojrzeć na tabelę biegową, miał jednak bardzo dużego pecha, jeżeli chodzi o pola startowe, bo startował z drugiego, które było fatalne na przestrzeni całych zawodów. No a Bartka Zmarzlika, no to trener Dobrudzki nie mógł raczej zmienić, zwłaszcza po tym zamieszaniu z taśmą. No, za dotknięcie taśmy chyba raczej nie, a poza tym jak powtórki pokazały, to w ogóle tego wykluczenia za taśmę być nie powinno, bo tam pierwszy reprezentant Niemiec jej dotykał. Ja też, prawdę mówiąc, sobie śledziłem komentarze po tym Sonie, że Polacy nie umieją jeździć na trudnych torach. Ale jaki trudny tor w ogóle w finale Sonu. Nie było ani trochę trudnego toru, on był bardzo zbliżony do tego, co oglądamy na co dzień w Polsce. Fakt, dzień wcześniej to była jedna wielka kałuża i tak dalej, także wtedy można by mówić o trudnym torze. Tutaj nie, po prostu zadecydowała słaba forma i problemy z prędkością naszych zawodników. Ja tutaj bym przede wszystkim obwiniał ich o to, że zajęli piąte miejsce. Zgadzam się z Michałem, że jest to bardzo słaby wynik. Nie wiem, czy wstyd, ale na pewno trzeba tutaj mówić o
bolesnej klęsce, bo to, że są wyżej od nas Niemcy złożeni z pierwszoligowych zawodników, no to jest sroga porażka i na pewno ja też nie typowałem, że wygramy. Wydawało mi się, że jesteśmy kandydatem do brązu, jak sobie typowaliśmy na trybunie, to mieliśmy Wielka Brytania, Australia, my i raczej była zgodność, niektórzy typowali, że Australia to może wygrać. W każdym razie te dwa pierwsze miejsca raczej dominowały. No to, że zdobyli medal Szwedzi, to też jest moim zdaniem duża niespodzianka. Ograbieni, bo trzeba to sobie jasno powiedzieć, ze złota w SON 2 odbili sobie może trochę tym brązem w dorosłej kadrze, bo tego się chyba wśród trzech koron nikt nie spodziewał. Dobra, wy obydwoje bronicie troszkę naszej reprezentacji. Ja tego jednak tak łatwo nie zostawię, ponieważ mam w pamięci cały czas występ naszych reprezentantów też na torze brytyjskim podczas Grand Prix Challenge w Glasgow, gdzie polscy zawodnicy też się skompromitowali. I ja tu jednak będę szukał przyczyny w tym, że no, polscy zawodnicy na trudnych torach, tutaj dobrze powiedziałem, że ten tor to nie był jakoś bardzo trudny, aczkolwiek sprawiał trudności na wyjściu z drugiego łuku, gdzie tamtej odsypane było bardzo dużo. I co nie zmienia faktu, że widać to, że polscy zawodnicy, jak wyjeżdżają na teren obcy, do tego dość trudny, gdzie sama nawierzchnia nie jest standardowo polsko ubita na beton, to jednak te problemy są. I czy my naprawdę nie powinniśmy, nie wiem, zacząć robić jakieś test mecze poza granicami Polski na trudnych torach, gdzie jest miękko, gdzie jest kopa, żeby ci zawodnicy jednak mieli styczność z takimi torami. Choćby nawet właśnie na to, że jak pojadą na finał są powiedzmy do Danii czy do Szwecji, to muszą się liczyć z tym, że taki tor spotkają. No ja bym tutaj chciał zauważyć, że rzeczywiście jest jakiś problem z występami tych nawet największych polskich zawodników na torach, na których nie rywalizują na co dzień. Nie zawsze są to tory trudne, no ale weźmy pod uwagę nawet występ Jarosława Hampela w Murek, w eliminacjach bodajże SEK. Przecież on tam odpadł. Ludzie w takiej obsadzie, to ja nie wiem, jaki byłby na to kurs u Buchmachera, że on przegra z takimi rywalami tam. Nie pamiętam dokładnie, tam był chyba Kostygow jako jeden, który go pogrążył, ale to był dla mnie szok absolutny i to nie był żaden trudny tor, tylko tor, na którym on, nie wiem, czy w ogóle kiedyś jeździł, pewnie jeździł, niemniej dla zawodnika tego pokroju, dla multimedalisty Mistrzostw Świata, dla gwiazdy tego sportu wciąż jeszcze, odpadnięcie w takich okolicznościach, to jest dramat, to jest absolutna porażka. Tutaj mamy Manchester, który jest torem znanym, który w piątek rzeczywiście był znacznie trudniejszy niż w sobotę, ale w sobotę też był jeszcze odmoczony trochę, tak, po tych opadach. No i już zawodnicy nasi zaczęli się gubić, nie po raz pierwszy zresztą. Być może sami sobie wbijamy gwoździa do tej trumny właśnie takim przygotowaniem torów, tym pozwalaniem na to, żeby zawodnicy decydowali o tym, czy mecz się odbędzie, czy nie. Na to już zwracał uwagę u nas na Interi trener Marek Cieślak, że zawodnicy najpierw nie chcą jechać na mokrym torze, a potem jak muszą na nim jechać, to jest to, co jest. Najbardziej mnie zastanawia postawa Bartosza Zmarzlika, ale pewnie do jego osoby jeszcze przejdziemy. Niemniej z tym, co Grzegorz powiedziałeś, ja zgadzam się. To znaczy zgadzam się o tyle, że jest jakiś problem w występach naszych zawodników na torach poza granicami kraju, albo na tych, na których absolutnie z wielką regularnością ta międzynarodówka gości. No w Manchesterze gości raz na jakiś czas, regularnie, ale nie 5 razy w roku, tak? Znaczy ja bym chciał tylko dodać, że Bartek Zmarzlik, jak z nim rozmawialiśmy po zawodach, mówił, że tor był super i że w ogóle nie będzie zwalał winy na tor. W podobnym tonie, choć trochę mniej uderzał Dominik Kubera. On mówił, że był bardzo duży problem z tym, że działało mu coś w półfinale i oczywiście chcieli podobnie pójść z ustawieniami, no a to oczywiście były zupełnie inne warunki, więc zrobiło się zamieszanie i nie wiedzieli, w którą stronę mają pójść. No ale z kolei pamiętacie Grand Prix w Molili ostatnio, które było po wielkich opadach deszczu i tam sobie radziliśmy, w ogóle świetnie sobie poradzili nasi młodzieżowcy najpierw w SGP2, gdzie było całe podium nasze, potem Zmarzlik wygrał, także wydawało się, że kurczę, jest może jakiś mały przełom, jeżeli chodzi o te trudne tory, no a tutaj ten Manchester
jeszcze bardziej zbliżony do Polski, no i jest klęska, no i może tu gdzieś jest pies pogrzebany, że oni się tak bardzo zafiksowali na punkcie ustawień z półfinału, które gdzieś tam zadziałały, choć i tak Szwedzi wygrali ten pierwszy półfinał, więc to mógł być już dzwonek alarmowy, no i gdzieś tu można szukać tej ewentualnej przyczyny. Bartek Zmarzlik powiedział, że bardzo chętnie wróci w ogóle do Manchesteru, więc będzie miał pewnie okazję za rok, jak tam będzie Grand Prix, więc będzie miał okazję pokazać, że to tylko wpadka. No dobra, a jak myślicie, bo jeszcze jest taki mała myśl, która mi się nasunęła jakiś czas temu, oglądając ten finał w telewizji. Tor angielski, tam menedżerem jest Steed, i Australijczycy, których menedżerem był Mark Lemon. Wiemy doskonale, że Mark Lemon to jest jego domowy tor, bo trenuje na co dzień ekipę asów. No i Steed, który jest menedżerem reprezentacji Anglii i też do tego toru ma pewien dostęp. Czy Polacy zostali zaskoczeni taką nawierzchnią? Myślę, że ciężko byłoby chyba pójść w tym kierunku, ponieważ wszyscy się motali ze względu na warunki, które tam panowały. Ja rozmawiałem po zawodach z Philem Morrisem, który mi użył takiego słowa: the track was tired, już po prostu zmęczony tym wszystkim, co się działo. Trzy zawody, dodatkowo padający deszcz jeszcze tuż gdzieś tak półtorej godziny przed zawodami, tak jak wychodziliśmy z hotelu, to naprawdę było solidne opady w centrum Manchesteru. Nie wiem, czy akurat na stadionie Bellevue wtedy padało, ale na pewno tego dnia jakieś krople tam spadły, więc ciężko byłoby tutaj jeszcze aż tak bardzo ingerować w tor, żeby zaskoczyć rywali. Trzeba było go po tym wszystkim przygotować, doprowadzić do stanu używalności i chyba się po prostu na tym skupiono. Jeżeli chodzi o menadżera Australijczyków, to on na pewno wykorzystał tę znajomość pod takim kątem, że odsunął Maxa Frika i wpuścił Brady'ego Kerca, który jeździ dla Bellevue, no i to się okazało złote posunięcie, bo Kerc jechał fantastycznie, a nie wiem, czy wszyscy by się zdecydowali na odsunięcie gwiazdy Ekstraligi, jaką niewątpliwie Max Frick jest. Tak, no ja nie wykluczam, że jakieś zaskoczenie torem było, tylko ja zawsze jestem ogromnym zwolennikiem argumentu pod tytułem: jeżeli jesteś na poziomie cyklu Grand Prix, jeżeli jeździsz w polskiej Ekstralidze i masz takie pieniądze, to nie może ci zaskoczyć tor do tego stopnia, że ty przegrywasz z dwoma pierwszoligowcami. No, ja zdaję sobie sprawę, wiem, że być może jakbym jeździł, to miałbym na ten temat inne zdanie. Być może każdy żużlowiec mi powie: chodź chłopie i zobacz, jak to jest. Okej, rozumiem. Natomiast no, nie może być tak, że, nie wiem, odniosę się do przykładu innej branży. Jakiś kucharz dostanie rezerwową patelnię i od razu nie umie zupy ugotować. No, nie może tak być. Nie trafia do mnie argument w postaci tego, że tor zaskakuje do tego stopnia, że oni przegrywają z Kretesem z dwoma pierwszoligowcami. No, ja nie jestem w stanie tego pojąć. Oczywiście tor może zaskoczyć na tyle, że nie będzie złota, że nie wiem, będzie wywalczony cudem brąz, ale jeżeli my mamy piąte miejsce po porażce z Niemcami w takim składzie, przy całym szacunku do nich, bo to są dobrzy zawodnicy w kadrze niemieckiej, ale no nie może dojść do sytuacji, w której drużyna oparta o Bartosza Zmarzlika nie ma w ogóle nawet przez moment większych szans na medal, bo w praktyce tak to wyglądało. No dobra, ale teraz takie pytanko, które też mi się w głowie nasuwa. Czy Bartosz Zmarzlik naprawdę jest zawodnikiem? To nie chodzi o to, nie chcę teraz w żaden sposób jakoś za bardzo uderzać w Bartosza Zmarzlika, ani też nie chcę, tylko chcę znaleźć odpowiedź na pytanie, czy Bartosz Zmarzlik, jeżeli mu nie idzie, jest takim zawodnikiem, którego nie można w polskiej kadrze odsunąć na jeden bieg, choćby nawet po to, żeby złapał powietrze, aż nie wiem, przemyślał, zmienił totalnie jakieś ustawienia motocykl i w ogóle i tak dalej. Czy naprawdę trener Dobrucki jednak nie popełnił błędu, nie puszczając choćby Dudka jeden raz na zobaczenie, co potrafi Duzers na tym torze? No, mógł to zrobić po tym, jak Zmarzlik zrobił zero w czwartej serii. Tam rzeczywiście można było się nad tym zastanowić, no, ale okazało się, że nie zmienił i wygraliśmy 7-2 z Duńczykami, więc ten następny wyścig poszedł idealnie po naszej myśli. Także no, tu okoliczności selekcjonera bronią. Co do tego, o co pytałeś, no to oczywiście, jeżeli okoliczności by sprzyjały ku temu, to należałoby takie odważne decyzje podejmować. I tutaj, jak sobie jeszcze spojrzałem na tą tabelę, żeby sobie przypomnieć, jak to dokładnie się rozgrywało, no to był w zasadzie jedyny moment, ale ten akurat moment wyszedł dobrze, więc tu się Rafał Dobrucki broni.
Ja uważam, że Rafał Dobrucki ma generalnie dość defensywny i obronny styl prowadzenia swoich drużyn. To znaczy on raczej unika większego ryzyka i większej odpowiedzialności z tytułu zmian, które mogłyby postawić go w pozycji winnego danej sytuacji. On woli postawić na rozwiązania bezpieczne. Czy Zmarzlik jest nietykalny? Myślę, że na ten moment jeszcze tak. Co mam na myśli, mówiąc jeszcze? Mam na myśli to, że jeśli zdarzyłaby się kolejna impreza, taka jak na przykład Speed of Nations i Bartek znowu jechałby kiepsko, bo tu trzeba mówić o kolejnym kiepskim występie, a nie pierwszym, no to rzeczywiście być może to już by był ten moment, żeby go zmienić. Oczywiście też weź pod uwagę to, że każdy trener ma w głowie, jaką klasę sportową prezentuje Zmarzlik i on nawet jak przywiezie zero, czy nawet drugie zero, to na chwilę może cztery biegi wygrać przewagą 100 metrów, tak? Mówimy o takim zawodniku i bardzo trudno jest kogoś takiego zmienić, bo jednak ryzyko jest spore, a ja zawsze będę powtarzał, wiecie, my sobie mówimy, co my byśmy zrobili, ale to Rafał Dobrucki za to odpowiada i on jest z tego rozliczany, więc nie dziwię mu się, że trochę się bał. Natomiast jestem trochę zaniepokojony kolejnym już kiepskim występem Bartosza w Speedy of Nations, no i tym, że najpewniej zaliczył najgorszy tydzień w seniorskiej karierze. Tak, no mówił o tym, że to był być może jeden z najbardziej męczących turniejów od dawien, od bardzo dawien dawna. Takie jeden z dziennikarzy mu zadał pytanie i on tak pokiwał głową, że coś w tym może być. Do tego te 2-0 w Toruniu. Na pewno są problemy w tym sezonie z jednostkami Ryszarda Kowalskiego i o tym już wielu żużlowców wspomina, że ten sprzęt się najlepiej nie spisuje i może to dotarło już do Bartosza Zmarzlika, który jest oczywiście flagowym produktem pana Ryszarda, no ale nie jedzie ten sprzęt, nie jechał w Toruniu, nie jechał teraz, więc coś trzeba będzie tutaj o tym myśleć, choć pewnie pan Ryszard za każdą próbę by się śmiertelnie obraził, co już znamy z przeszłości. No więc może najwyższa pora, żeby teraz to zawodnicy obrazili się na pana Ryszarda i przestali odbierać jego telefony, no bo skoro jedna strona może się obrazić, to druga za tak zwaną fuszerę też ma prawo, no nie? Tak, to Mikkel Mikkelsen mówił w tym sezonie, że trochę się stali zawodnicy niewolnikami tunerów. Nawet nie trochę. No właśnie, no i może trzeba coś z tym fantem zrobić. No ale to zawodnicy sami są sobie winni, ponieważ sami idą na takie układy z tunerami, które raczej im zamykają drogę, tak jak było ostatnio w przypadku zawodnika, przypomnijcie mi, co testował silniki, kurczę, uciekło mi teraz z głowy. Nazwisko tego. Dobra, nieważne. W każdym razie mieliśmy ostatnio w tym tygodniu taką sytuację, że zawodnik testował silniki innego tunera i ten tuner zadzwonił do zawodnika i wypowiedział mu umowę natychmiastowo. I zawodnik... Chyba nie o Freaka i o Hollowaya, tak? Chyba Subara też miał. Więc zawodnicy sami sobie stwarzają takie dziwne zasady między sobą a tunerami, że mają zakaz używania innych silników. No, sorry, no ale to jest ich wina i ja tutaj bym nie szukał raczej winy tunerów, bo skoro zawodnicy im na to pozwalają, no to dlaczego mają z tego nie korzystać, tak? No stara prawda mówi, że grasz tak, jak przeciwnik pozwala, tak? Jeżeli przeciwnik pozwala ci na wszystko, to i ty sobie pozwalasz na wszystko. Rzeczywiście jest to w jakimś stopniu błąd, no bo przecież tuner, tak jak zawodnik nie może żyć bez tunera, tak tuner bez zawodnika. I tutaj ta dyktatura też mi się nie podoba. Niemniej tak jak powiedziałeś Grzegorz, jeżeli tuner widzi, że taką pozycję ma, no to dlaczego ma tego nie wykorzystywać? Zawodnicy od jakiegoś czasu są świadomi tego, że w tym sporcie no jakieś 70% to jest sprzęt, tak? No bo wiemy dobrze, że było dużo sytuacji w ostatnim czasie, że ktoś w momencie utraty najlepszego silnika przestawał jechać, albo w momencie uzyskania złotego silnika zaczynał jechać. Ja nie mówię, że motocykl, jakby, że zawodnik to tylko sprzęt. Nie, bo wiele razy sam widziałem sytuacje, w których słaby zawodnik przy dobrym sprzęcie wciąż był słaby, ale zawodnik średni na dobrym sprzęcie od razu zyskuje o kilkadziesiąt procent. Zawodnicy są tego świadomi. Zawodnicy są też świadomi tego, kto jest najlepszy i o kogo warto zawalczyć i o ile w przypadku jakichś tam tunerów, powiedzmy trzeciej, czwartej kategorii, na pewno byliby w stanie się postawić i mówiąc wprost, wypiąć się na nich, jeżeli byłby jakiś konflikt. O tyle w przypadku Kowalskiego i Hollowaya, czy też Jonesa, założę się, że no kuchają i dmuchają, no a potem panowie robią, co chcą, tak? Obrażają się za jedno krzywe słowo. Konrad, coś masz do powiedzenia na temat tunerów?
Nie, tutaj jakby się zgodzę i zgodzę się też z tym, że zawodnik słaby na dobrym sprzęcie nie pojedzie. Przykładów z Torunia w ostatnich latach jest bardzo dużo. To między innymi Krzysztof Lewandowski, który ma znakomity sprzęt i to jest podkreślane w zasadzie od początku tego sezonu do swego czasu. Igor Kopeć-Sobczyński, któremu silników zazdrościł Nils Christian Iversen, więc no tutaj się jakby nie mam nic do dodania, bo Michał temat wyczerpał. Dobra, ale wracając do tematu Son, bo tam jeszcze chciałbym ugryźć jeden temat. Panowie, jakie widzicie rozwiązanie tych problemów polskiej reprezentacji na arenie Speed Evol Nations, bo seniorskiej oczywiście, bo nie możemy ukrywać, że problemu nie ma, bo on jest widoczny i to bardzo, bardzo mocno. Co powinni teraz zawodnicy razem ze sztabem trenerskim zrobić, żeby to się polepszyło? Jak myślicie? No, znaczy wiesz, bo to generalnie jest tak, że Speedway of Nations w tej formule to jest jednak trochę losowa impreza, dlatego że jednak wszystko się sprowadza do tego wyścigu finałowego, więc oczywiście trzeba się do tego finału dostać, ale nie jest tak, że wypracujesz jakiś schemat i będziesz miał pewność, że ten turniej wygrasz. Ja w ogóle jestem takiego zdania, że Speedway of Nations powinien być oficjalnie uznawany za Mistrzostwa Świata Par i rozgrywany na przemiennie z DPS-em, żebyśmy my nie mówili, że drużyna, która to wygrała, jest mistrzem świata, bo no nie jest. My wygraliśmy ostatnio DPS-a i to my powinniśmy być drużynowym mistrzem świata, a jeżeli chodzi o Brytyjczyków, to oni powinni po raz kolejny wygrać Mistrzostwa Świata Par. Co trzeba zrobić, to na pewno nie bać się odważnych decyzji, o które apelowałeś na samym początku. Tutaj ja bym się zastanowił, czy przed zawodami nie siąść i nie wskazać zawodników, którzy w danym momencie są w najmocniejszej formie. No bo jednak masz Patryka Dudka, który wygrał IMPA, znakomicie pojechał w meczu Toruń-Lublin i on nie jedzie żadnego biegu. I tutaj powinna być jakaś taka chyba bardziej szczegółowa analiza i stawiać na zawodnika, który w danym momencie, na dany dzień jest najlepszy. Według mnie Dudek był chyba w tym momencie lepszy od Kubery. Nie oceniam tego jako jakiś poważny błąd, ale można by się nad tym spokojnie zastanowić. Tak, ja bym zwrócił uwagę jeszcze na taki aspekt, że nasi zawodnicy, jako jedni z nielicznych liczących się w szerokiej perspektywie międzynarodowej, jakoś wybitnie unikają startów jakby w zawodach, które uznają za jakieś mniej prestiżowe, które mogłyby im pomóc pod kątem szkoleniowym. Nie mam tu na myśli Bartosza Zmarzlika, ale głównie tych naszych z młodszego pokolenia, jak na przykład Dominik Kubera, czy nie startujący akurat w tej imprezie, nie wiem, Mateusz Czerniak, czy Bartłomiej Kowalski, oni w ogóle nie chcą się ruszać, poza sytuacjami, w których muszą, na przykład na jakieś eliminacje, nie chcą się ruszać na nieznane sobie tory, żeby po prostu nauczyć się również jazdy w innych warunkach, niekoniecznie w trudnych, ale z innych, tak? I ja się dziwię, bo naprawdę są dobrze obsadzone turnieje w Niemczech, w Kloppenburgu, w Doren, w Brockstedt, w Olching, w Pocking. Do Pardubic na Prilbę mogliby przyjechać. Do Pardubic akurat przyjeżdżają jednak często mocni zawodnicy, bo to jest jednak turniej liczony jako ten dla tych ze światowej czołówki, ale są takie turnieje naprawdę fajnie płatne. Złoty znak w Kryszko, złoty kask Żarnowicy, złoty kask Debreczyna. Tam nie widać Polaków, a naprawdę jadą duże nazwiska i pojawi się Lindgren, i pojawi się Iversen, i są Blederny, i są zawodnicy pokroju, nie wiem kogo jeszcze, Frika, no jakoś im się chce, tak? I potem przychodzi turniej w Manchesterze, gdzie jest to odrobinę inny tor i naszych nie ma. I ja uważam, że to wynika z tego zamknięcia się, z tego pozostawania w tej już teraz mitycznie brzmiącej strefie komfortu, bo oni po prostu nie chcą się otwierać na takie warunki. I potem jedzie Hampel do Murek, ma obsadę taką, że i ja bym 5 punktów zrobił i on odpada. No przecież to jest nie do pomyślenia, tak? I jakby ja mam wrażenie, że oni nie wyciągają z tego wniosków, bo on jeździ w Grand Prix, to gdzie on będzie jechał do Kloppenburga, czy do Brockstedt, czy do Żarnowicy, to nie chodzi o to, że on ma równać poziomem do tamtych zawodników, bo od większości jest znacznie lepszy. On ma się zapoznać z innym torem i niejednokrotnie gwarantuje mocno się zdziwić, bo pojedzie do Kloppenburga i go René Dedens przywiezie, tak? No, bo tak by było pewnie.
Znaczy ja się zastanawiam, na ile to jest ich wybór, a na ile jakieś tam sugestie ze strony klubów. Słuchajcie, no jest jednak PGE Ekstraliga, musicie być na najważniejsze mecze. Może jednak sobie odpuśćcie. Ja pamiętam, kiedyś Sławomir Kryją był wściekły na Norika Blederna, który pojechał w jednym tam z turniejów niemieckich. Morwinkensdam za 200 euro. Tak jest. I mówił, że Boże, jak można było do tego dopuścić przed naszymi ważnymi meczami. I obawiam się, że tutaj też kiedyś był temat przecież powrotu turnieju gwiazdkowego, zdaje się. I też klub mówi, nie, no nie jedźcie w tym, bo to na takich warunkach to kto wie, czy nic tam nie zrobicie. Więc tutaj podejrzewam, że też byłby spory nacisk, aby jednak takich turniejów towarzyskich w sumie unikać. No możliwe, tylko że na przykład pierwszoligowcy jeżdżą w tych turniejach, nie? I tam kluby jakoś specjalnie nie protestują. No Jamruk często jeździ, co tam jeszcze? No Pieszczka było widać w tym roku, w Nojęknik, także oni jeżdżą. Ekstraligowców jakoś nie widać. Moim zdaniem, poza tym, co Konrad powiedziałeś, tu może też decydować ich zwykła taka ludzka, no pycha, mówiąc wprost. Brak polskich zawodników na angielskich torach, no jak jeżeli się już pojawiają, to naprawdę śladowe ilości, a przecież dawniej Anglia była kolebką szkolenia technicznego i poruszania się na różnych rodzajach nawierzchni, na różnych trajektoriach, na różnych powiedzmy to kopach, bo jak to się mówi, Anglii by pojechali. Dlaczego Polacy, pomijając fakt finansowy, to wam odbieram ten atut do rozmowy, dlaczego Polacy w Anglii nie chcą jeździć? Bo moim zdaniem ta Anglia mimo wszystko dalej oferuje bardzo dużo, jeżeli chodzi o szkolenie swojej umiejętności pod względem technicznym. Znaczy, mi się wydaje, że tutaj działa taki kazus Frederika Jakobsena, który kiedyś jechał w Anglii i też w Grudziądzu mu powiedzieli, nie no chłopie, ty nie możesz tam jeździć, ponieważ nie wysypiasz się, nie jesteś zmęczony na mecze PGE Ekstraligi i jeździsz tak, jak jeździsz. I myślę, że naprawdę jest tutaj duża presja ze strony klubów, aby jednak w tych Angliach i w Danii chyba teraz więcej już zawodników ekstraligowych jeździ, ale żeby tej Anglii unikać, no bo tak naprawdę zawodników ekstraligowych to mamy kogo? Mamy Janowskiego, przed kontuzją był Doyle, jest Saifutino, Victor Lampard, który bardzo sam chciał się tam udać i wcześniej mu menedżer mówił, że to zły pomysł, ale jak zmienił menedżera, to już poszło i tak nie pamiętam, żeby Lindgren. Było... Tak, Lindgren. Właśnie. Właśnie, no to, ale to do 10 chyba byśmy nie dobili, więc myślę, że tutaj naprawdę jest spory nacisk ze strony klubów, żeby tego unikać, bo nie sądzę, żeby zawodnicy nie chcieli tam startować. Lenistwo zawodników. Sądzę, że jest tutaj, tak jak Konrad powiedziałeś, nacisk ze strony klubów, ale z drugiej strony, i tu stanę trochę w ich obronie, uważam, że jednak aspekt finansowy tutaj też przeważa, bo no... Tam są do zarobienia, nie oszukujmy się, małe pieniądze i człowiek, który na jakimś poziomie już tam jest, a do tego ewentualna kontuzja z Anglii może mu zabrać zarobek na kilka tygodni, a do tego jeszcze jest świadom marnej techniki na przykład swojej jako żużlowca, tak? No to nie wiem sam, czy ja bym się podjął czegoś takiego, a zwłaszcza gdybym był zawodnikiem w wieku, nie wiem, 25+, tak? No bo dla młodych chłopaków to jak najbardziej, bo dziwię się takim 20-22-latkom, że oni nie chcą nawet próbować. To nie ma być dla nich jakiś wielki zarobek, oni nie mają tam wyjeżdżać wypchanymi kieszeniami, oni mają się uczyć, bo chłopak w tym wieku, nawet jeżeli jest mistrzem świata juniorów, wciąż musi się uczyć i tutaj się dziwię, że nie ma jakiegoś większego zainteresowania, bo to, że nie ma zainteresowania zawodników pokroju z Marzlika, czy też nawet, nie wiem, ekstraligowych średniaków w wieku 30 lat, no to akurat się nie dziwię, bo oni żyją jak pączki w maśle i ewentualna kontuzja w Anglii mogłaby im dużo zepsuć, a ewentualne starty w Anglii niewiele im dać. Zrobiłby się niezły maraton, nie? Bo masz, powiedzmy, w niedzielę masz mecz Ekstraligi, w poniedziałek masz mecz w Anglii, we wtorek znowu wielu z nich jedzie w Szwecji, część z nich także w Danii, więc już takie 4 dni z rzędu ewentualnych zawodów, to też jest taki aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę, no bo organizm musi się zregenerować, a tak to już robimy sobie taki solidny maraton. Ja nie mówię, że to nie jest do zrobienia, bo swego czasu Patryk Dudek miał taki maraton Krosno, Leszno, Goriczan jeszcze musiał w meczu kadry towarzyskim w Bydgoszczy pojechać, ale no też myślę, że nie byliby zachwyceni, jeżeli by to oczywiście było regularnie.
No dobra, no ale to niech rezygnują w takim razie ze Szwecji, przyjadą sobie po PGA Ekstralidze powiedzmy w poniedziałek do Anglii, jadą sobie w poniedziałek jeden mecz, mają dwa dni odpoczynku, czy jeden dzień odpoczynku, jadą drugi mecz w Anglii i sobie przyjeżdżają na PGA Ekstraligę do Polski, więc nie rozumiem, dlaczego Szwecja w tym momencie dla tych zawodników jest dużo bardziej atrakcyjniejsza niż Anglia. No dwa względy. Przede wszystkim finanse. W Szwecji płaci się więcej. I aspekt logistyczny, no bo to jest tylko bus na prom. Prom płynie przez powiedzmy 10 godzin, no a jednak do Anglii to przede wszystkim, no tam już trzeba mieć swój sprzęt na miejscu, prawda? Bo inaczej, no niektórzy wożą z tego co wiem, ale w większości mają tam swój sprzęt. I tutaj decydują te dwa aspekty. Logistyka i finanse. No w pewnym sensie, albo nawet w dużym sensie ja tych zawodników rozumiem, no bo zawodnik typu na przykład, nie wiem, Kubery czy Dudka, no nie potrzebuje jakiegoś tam splendoru i uznania w Anglii, no jemu zależy na tym, nie oszukujmy się, żeby mieć splendor w Polsce, ewentualnie w Szwecji, no i żeby mieć pieniądze przede wszystkim, no to jest jednak ich praca, więc to, że akurat oni nie decydują się na starty w Anglii, to mnie nie dziwi. Dziwi mnie to, że nie robią tego zawodnicy o na przykład pokroju Wiktora Lamparta, który się zdecydował, chwała mu za to, myślę, że dużo mu to da, a ci, którzy wystrzegają się takich występów, myślę, że będą tego żałować i już wielokrotnie tego doświadczają, zresztą nie tylko ci młodzi, ale nawet Hampel, będę się czepiał tego Murek, no bo przez długi czas nie mogę mu wierzyć, że on tam odpadł. Dobra, panowie, ostatnie już na zakończenie. Czy Rafał Dobrucki, biorąc pod uwagę wyniki reprezentacji seniorskiej, powinien pomyśleć o odejściu ze stanowiska? Znaczy myślę, że nie pomyśli. Już zresztą mówił prezes Sikora, że nie będzie żadnych zmian, więc może akademicko możemy podyskutować. Znalazłbym lepszych kandydatów na poprowadzenie reprezentacji. Zgadzam się z opiniami, które już przeczytałem na Twitterze, że potrzebujemy na dzień meczowy, dzień turniejowy lepszego menadżera i takim menadżerem byłby świetnym Sławek Kryjo, moim zdaniem. On by wycisnął wszystko z programu, co się dało i z okoliczności około turniejowych. Także tutaj uważam, że to byłby lepszy wybór dla naszej kadry. Tak, ja też chciałem zaproponować Sławka Kryjoma, który udowodnił wielokrotnie, że jeżeli nie najlepszym, to jednym z najlepszych polskich menedżerów jest. Dla mnie osobiście najlepszym i ma respekt wśród zawodników. Zawodnicy go lubią, potrafi się z nimi dogadać. Umie, tak jak Konrad powiedział, wycisnąć ile się da, a przede wszystkim zna bardzo dobrze regulaminy zawodów, w których prowadzi daną drużynę. Nie mówię, że Rafał Dobrutki nie zna, ale jakoś nigdy nie zrobił niczego wybitnie spektakularnego, taktycznego, co można by uznać za jego wielki atut, bo on po prostu no, robił to, co miał do zrobienia, co mógł robić, tak? Ale nie robił żadnych cudów. Natomiast Sławomir Kryjom cuda robił i to wielokrotnie, więc też chciałbym bardzo go zobaczyć jako prowadzącego kadrę. Nie do końca się zgadzam z tym, mówię, że tutaj wina jest całkowicie Rafała Dobruckiego, tak jak niektórzy pisali w mediach społecznościowych, ale Rafał Dobrucki jakoś tak, brakuje mi u niego tej charyzmy, którą być może, której brak dostrzegają też zawodnicy, no bo jednak jeśli zawodnik ma menedżera czy też trenera, o którym wie, że on jest w stanie dokonać rzeczy, o której inny by nie pomyślał, no to i ten zawodnik staje na palcach, żeby wycisnąć siebie, ile się da. Rafał Dobrutki czasami chyba jednak jest zbyt zachowawczy w tych swoich postawach. Okej, i już tak naprawdę na samo zakończenie. Następny sąd, nieważne gdzie się odbędzie, mamy złoto czy nie mamy? Bo ja twierdzę, że nie. Jeżeli się odbędzie, a się odbędzie w Toruniu, to nie będziemy mieli. Powiem tak, chciałbym powiedzieć, że będziemy mieli, ale jakoś w to nie wierzę, tym bardziej, że Toruń jest drugim, o ile pamiętam ze statystyk, które Rafał Gruszewicz ostatnio publikował, drugim najgorszym polskim torem dla Zmarzlika. Więc chyba Zielona Góra jest, nie? Tylko gorsza. Zielona Góra jest tam, w Zielonej Górze ma średnią w ogóle poniżej 2. Jeden tam 900 i potem jest od razu Toruń, więc jeżeli ktoś by mnie zapytał, tak jak teraz Grzegorz mnie zapytałeś, czy Polska tam zrobi złoto, mam bardzo duże wątpliwości, powiem wręcz, że uważam, że my tego tam nie zdobędziemy, no bo Moto Arena to jest tor, który nie jest tajemnicą dla nikogo, no to my tam nikogo niczym nie zaskoczymy. Jakby te zawody odbyły się w Chabarzowicach, to można by powiedzieć, że Czesi mają element zaskoczenia, tak? Ale no czym Polacy zaskoczą w przypadku Torunia? No niczym, no tam wszyscy ten tor znają na pamięć, więc zadecyduje znowu dyspozycja dnia, a jak my z tą dyspozycją dnia mamy w tym sąd, to widzimy przez ostatnie lata. Super, dzięki panowie.
Rozmawiali dla Was Konarski, Marzec i Starzec. Być może spotkamy się w najbliższym czasie jeszcze raz. Dziękuję za poświęcony Wam czas, panowie, dla mnie, dla Speedway Newsa, Wam widzom za te szybkie oglądnięcie i do zobaczyska następnym razem. Dziękuję, do zobaczenia.